impulsem do stworzenia mojego projektu była moja przeprowadzka do Paryża. Wiedziałam, że to miejsce staje się moim domem i nie będę tutaj tylko przez chwilę. Chciałam zmotywować się do tego, żeby wychodzić z domu, poznawać nowych ludzi, odkrywać nowe miejsca. I za taki punkt styczny tych wszystkich sfer obrałam odkrywanie świata sztuki. Na początku po prostu chodziłam po mieście, po wystawach, po muzeach. Odkrywałam ogólnodostępne zabytki architektoniczne i żeby zmotywować się do tego, żeby robić to z większą regularnością, postanowiłam nagrywać wideo i wrzucać je na Instagram. Mimo że mówię w Paryżu w obcym języku, to mam takie poczucie, że po raz pierwszy w życiu mówię swoim własnym głosem. Nazywam się Marzena Jarczak i od półtora roku prowadzę projekt Out and About dedykowany odkrywaniu świata sztuki. Paryż daje naprawdę pełen pakiet doznań, bo oprócz tego, że można odkrywać tutaj w sumie chyba po prostu historię sztuki na najwyższym poziomie w muzeach, to też ta młoda sztuka jest bardzo żywa. I przyznam, że nawet z moim zaangażowaniem po prostu nie jestem w stanie nadążać za odkrywaniem nowych galerii, nowych artystów, chodzeniem na wszystkie wystawy. Ale jest to bardzo fajne uczucie, bo lubię wiedzieć, że zawsze są nowe miejsca, w które mogę pójść. Jesteśmy teraz w miejscu, które jest wyjątkowe nie tylko na mapie Paryża. To sala Labrust, należąca do Narodowego Instytutu Historii Sztuki, w której znajdują się najprawdopodobniej największe na świecie zbiory z zakresu historii sztuki. Jak sobie pomyślę, co jest tutaj w archiwach, też mi się robi gorąco. Strasznie się cieszę, że mam możliwość odkrywania przed ludźmi miejsc właśnie takich jak to, które są niedostępne na co dzień dla szerszej publiczności. Instytut w ogóle jest dla mnie takim symbolem kultywowania, dzielenia się, propagowania sztuki i jest to dla mnie wartość, która mam nadzieję, że będzie niosła się jak najdalej w świat. Myślę, że to też jest właśnie związane z tym, co ja najbardziej chciałabym przekazywać w swoim projekcie, bo nie chodzi mi tylko i wyłącznie o to, żeby pokazywać konkretnych artystów albo konkretne zabytki, albo konkretne miejsca, tylko po prostu, żeby pokazać ludziom, że warto jest włączać sztukę do swojego życia na co dzień. Nawet chodząc po mieście, żeby wstąpić do księgarni, odkryć jakiegoś nowego artystę, kupić o nim książkę, albo przejść się po mieście z taką trochę większą uważnością, zwrócić uwagę na architekturę albo zatrzymać się przy jakiejś rzeźbie, którą się mijało już wielokrotnie, ale nic się o niej nie wie.